Siemanko. Musimy się wam pożalić, bo dzisiaj był jeden z cięższych dni w tej podróży. A nie tyle w tej, bo nawet w całej naszej kurczę historii, karierze jeżdżenia. Otóż historia rozpoczęła się już wczoraj, jak przyjechaliśmy o 12 w nocy do Taszkentu i na farta znaleźliśmy nocleg, niezły, ale dość drogi. Jak się okazało, był tylko na jedną noc. No i dzisiaj przed nami było szukanie noclegu. Rzecz wydawałaby się prosta, jesteśmy w Taszkencie, 2,5-milionowe miasto, kupę ludzi, dużo hoteli. I dzisiaj obeszliśmy kupę miasta, objeździliśmy metrem, nie wiem, 7 miejscówek. Niektóre były zamknięte, jedne nie przyjmowały turystów, jedne nie miały miejsc. Jedne mówiły, że nie mają miejsca, miały. Jedne miały miejsca, mówiły, że nie mają miejsc. 1 150 000 powodów. I znaczy, warto zaznaczyć, że tutaj jest całkiem inna stawka dla miejscowych, a całkiem inna stawka dla innostrańców. Dokładnie. Najniższy zarobek krajowy, czyli taka najniższa krajowa, to $50. $50. Średnia krajowa $120, a gościu nam każe płacić $30 za nocleg u siebie. W kraju, kurde, w którym są tak niskie zarobki, wszystko jest bajecznie tanie, ale widzę turystę i cena po prostu z 20 zł skacze na $20. Wszystko... Wygląda to tak, że przychodzimy do hotelu i pytają się, skąd jesteś. Pytają się, skąd jesteśmy, i otwierają taki wielki kajet, w którym piszą ołówkiem bądź długopisem. Sprawdzają Polsza. No. I rzucają... Nie wiem, czy nas przydzielają już do Europy Zachodniej czy Wschodniej. I rzucają no, ale nam... rzucają nam taką cenę, którą albo negocjujemy, albo odwracamy się na pięcie i idziemy. No tak bo... było w Taszkencie dzisiaj. Tak było w Taszkencie. Widzieliśmy nocleg za 8 dych od osoby. To powiem wam, że moja babcia świętej pamięci w Durzynie w Kurniku miała ładniej. No, ciężko było. Potem się... Znaleźliśmy w końcu nocleg. Do sedna, nie? Do sedna. Nocleg. Znaleźliśmy nocleg, wchodzimy do schodzimy do noclegowni, a gościu nam mówi, uwaga, że są... Częsiny oddzielnie. Nie, nie, pierwsze mówi nam, że ma miejsca w pokoju, ale tylko dla mężczyzn. A Daria na niego... ja mam sobie iść na... A Daria na niego patrzy, a my jesteśmy razem. A on mówi, no to dam wam pokój małżeński za $45. Ja mówię, chyba gościu z byka spadł. I mówię, co tu na żeński nie ma? I oczywiście milion telefonów i tak dalej, problemy, cuda, wianki. W końcu gościu zadzwonił, dogadał się z kimś tam i mówi, że jest dla żeńszyny i jest dla, czyli dla kobiety i dla faceta. Wchodzimy na pokoje, pusto, czysto, cicho. A to już była, kurczę, godzina 17, czyli już ktoś powinien być. Spotkaliśmy tylko jednego świetnego Polaka, który wyjeżdżał akurat do Turkmenistanu. Z czym to się wiąże? To się wiąże z tym, że obcokrajowcy są tutaj bardzo mocno kontrolowani. Na każdym noclegu musicie być zarejestrowani, dostajecie karteczkę, gdzie spaliście, kiedy się wymeldowaliście i w następnym hotelu chcą od was, często mogą od was prosić tą karteczkę, gdzie spaliście poprzedniej nocy, żebyście mieli ciągłość noclegów. Na koniec jeszcze sprawdzą wam wszystkie te karteczki na granicy, jak będziecie z tego kraju wyjeżdżać. My oczywiście wszystkie karteczki mamy, oczywiście dzisiaj gościu pyta o karteczki, wielkie problemy. Także tak, nocleg znaleźliśmy. Ja już myślałem, że lipa jest po prostu z nami, ale dzisiaj mieliśmy ciężki dzień. Miało być zwiedzanie, a jesteśmy umęczeni. A druga kwestia to wymiana pieniędzy, bo też zajmuje tutaj bardzo dużo czasu, bo kurs jest regulowany państwowo. Można wymieniać w bankach albo u cinkciarzy, ale u cinkciarzy mają kiepski kurs. Wymieniam w bankach. Banki nie są oczywiście nigdy po drodze, a jak do nich przychodzimy, to tam jest obiad, czyli przerwa, czyli siesta. Albo ktoś inny wymienia reklamówkę pieniędzy i trzeba czekać pół dnia. Dokładnie, albo ktoś przychodzi i wymienia $2000 albo $3000 i liczą mu po prostu dziesiątki milionów sumów, wiadrami mu przynoszą z sejfu pieniądze. Także tak, dzisiaj był dzień pod znakiem udręki, myśmy się trochę wyżalili. Dajcie nam rozgrzeszenie. Taki los. Trzymajcie się, ale nie martwcie się, już zjedliśmy, wypiliśmy piwo, jedziemy dalej. Pa, pa.